Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Arndt, nauczycielka jogi. Cześć. Cześć, jesteśmy właśnie tutaj w takim pięknym miejscu w Cieszynie, gdzie zajęcia jogi prowadzisz i nie tylko Ty. Ale czym właśnie jest ta joga? Czym dla Ciebie jest ta joga? Joga stała się od pewnego momentu, po pierwsze stała się pasją. Zaczęła się od tego, że szukałam jakiegoś miejsca, jakiegoś sposobu na to, jak zadbać o zdrowe ciało, bo czułam, że żadna aktywność sportowa nie jest dla mnie, żadna. Jak pierwszy raz doświadczyłam jogi, to stwierdziłam, że to jest to. I od tego się zaczęło. Zaczęło się od pasji. A z pasji, no tak się wydarzyło w moim życiu, że stała się całym moim życiem. Po tym, jak zakończyłam pracę taką zawodową, przez wiele lat w dużej firmie, w której się zajmowałam sprzedażą, zarządzaniem sprzedaży, postanowiłam zacząć prowadzić swoje zajęcia. Wcześniej zdobyłam kurs nauczycielski, no i w ten sposób stała się moim sposobem na życie właśnie. Czyli można tak powiedzieć, że ta joga to też styl życia tak naprawdę? Na pewno tak, dlatego że jeśli się to pokocha i stanie się to pasją, a w moim przypadku w ogóle stało się właśnie sposobem na życie, to zmienia bardzo dużo. Oczywiście, że można zostać na takim tylko etapie ćwiczeń fizycznych dla siebie, właśnie dla zdrowego kręgosłupa, ciała, dobrego samopoczucia takiego zewnętrznego, ale jeśli się to pokocha, polubi się to i robi się to regularnie, to poszerza się absolutnie to na całe życie, czyli zmienia się nawyki żywieniowe, zmienia się podejście na pewno do wielu spraw. Dużo się po prostu zmienia i to trzeba na sobie poczuć. Czyli zmienia się życie po prostu, bo to jest Twój styl życia. Tak. Teraz to też jest i Twój zawód, tak, bo tym tak. się zajmujesz. Tak. No i właśnie, a jeżeli ktoś by też chciał rozpocząć taką przygodę z jogą, czy joga jest dla każdego? Jest dla każdego. Oczywiście są pewne przeciwwskazania, więc też nie mogę powiedzieć, że każda osoba jedna może tu przyjść. Na pewno warto spróbować, porozmawiać wcześniej, opowiedzieć troszeczkę o sobie, bo zawsze o to pytam, czy nie ma jakichś historii w ciele właśnie, które uniemożliwiają praktykę jogi. Ale generalnie jest dla każdego. I to dlatego, że można zacząć od samych początków. Można zrobić sobie kurs jogi dla początkujących, można przyjść na takie typowe zajęcia, które są przeznaczone dla osób, które nie mają pojęcia jeszcze o takiej formie pracy z ciałem i też z duchem. Więc absolutnie można próbować w różny sposób. Są też różnego rodzaju te zajęcia, bo i zdrowy kręgosłup, tak, tak. I tam wyczytałam joga hormonalna. Tak, tak. Cóż to takiego? Jest joga też terapeutyczna. Terapeutyczna. Jest joga vinyasa, z której generalnie ja pochodzę, której się uczyłam od swoich nauczycielek. To tak pokrótce nam prowadzę. Opowiedz o każdej. Dużo by było opowiadać. Vinyasa generalnie to jest taki styl, który jest powiązany z ruchem. Vinyasa to jest ruch, więc to jest coś, co też do mnie najbardziej przemówiło, co było dla mnie najciekawsze, najlepsze dla mojego ciała. Czyli to jest połączenie ruchu z oddechem. Poruszamy się, oddychamy, świadomy oddech. Nie zostajemy długo w pozycjach, tylko raczej jest ta praktyka trochę płynąca. Oczywiście to też zależy od prowadzącej, bo tak jak wspomniałaś, mam kilka prowadzących i każda z nas ma swój styl. Nawet jeśli czasami się to nazywa podobnie. Jest joga hormonalna, ona jest przeznaczona tylko dla kobiet. Jest trochę bardziej związana z pracą dotyczącą właśnie naszych gruczołów, wydzielania wewnętrznego. Też z przepływem energii w ciele. Jest joga terapeutyczna, która dba bardzo o stawy, o kości, o właściwe ustawienie w pozycjach. Joga na kręgosłup, która jak większość ludzi ma problemy gdzieś, a to szyja, a to lędźwia bardzo częste, tak? To wtedy też zapraszam na takie zajęcia, bo tam jest typowe skupienie się na tych odcinkach kręgosłupa, zadbanie o to, żeby był zdrowy, więc jest z tego dużo do wyboru, warto przyjść i spróbować różnego rodzaju zajęć, czyli jest tak, że nie trzeba się obligować, że muszę chodzić tylko na te zajęcia, nie, możesz spróbować tego, tamtego i o to mi właśnie chodziło, tworząc to miejsce. No właśnie, tu był taki dzień otwarty w Cieszynie i to właśnie o to
chodziło, żeby każdy tak. sobie mógł sprawdzić, dokładnie. Czy woli taką jogę, czy właśnie taki tak, styl. Tak. I jak to wyglądało podczas tego dnia otwartego? Tak, wyglądało to tak, że cały dzień odbywały się zajęcia bezpłatne i każda z nas miała swój, jakby swoją część praktyki, więc te właśnie zajęcia, które dzisiaj się znajdują w grafiku, były prezentowane tutaj, czyli każdy mógł wypróbować, więc ludzie przychodzili, wychodzili, częstowali się tym, co tutaj było, przynosili też swoje dary. Oprócz tego miałam gościa specjalnego w postaci niezwykłego nauczyciela jogi, filozofa, znawcy kultury indyjskiej, Filipa Rucińskiego. I on nam tutaj zaprezentował taką specjalną technikę relaksacyjno-oddechową, a na samym końcu już absolutną ucztą było i posłuchanie jego gry na takim bardzo starodawnym instrumencie, który się nazywa sitar. A sam koniec jeszcze to był koncert relaksacyjny, misy, gongi, wszyscy mogli się położyć i podoświadczać już tylko muzyki. Czyli rozumiem, że to miejsce też będzie takie, nie tylko związane, oczywiście joga jest najważniejsza, ale też takie koncerty właśnie, taka tak. muzyka relaksacyjna, to też gdzieś idzie w parze. Tak, absolutnie, dlatego że to miejsce i joga się też z tym kojarzy, że to nie jest tylko wysiłek fizyczny, mniejszy bądź większy, tak? Łagodna bądź intensywna. To jest też zadbanie o nasz spokój wewnętrzny, czyli to, co właśnie jakby jest dla mnie też najcenniejsze z jogi, oprócz tej strefy cielesnej. To, że można pooddychać, nauczyć się oddychania, którego w ogóle nie jesteśmy na co dzień świadomi. To, że można się położyć, zrelaksować. Po każdej jednej praktyce jest kilkuminutowy relaks. I oprócz tego właśnie chciałabym, żeby regularnie odbywały się koncerty. Są już zaplanowane też. I to wtedy już jest tylko taki czas, że leży się półtorej godziny i dba się o to, żeby być ze sobą, z oddechem i z dźwiękami muzyki. No właśnie, bo mnie się joga głównie z tym oddechem kojarzy, mhm. czyli to jest właśnie też taka sztuka nauczenia się tego dobrego oddychania tak. i to się w życiu przydaje. Tak, bardzo, dlatego że no, dzięki świadomemu i dobremu oddechowi jesteśmy bardziej zdrowi, wolniej oddychamy. Według wierzeń hindusów im wolniej oddychamy, tym dłużej żyjemy. Jakby ja to też w taki sposób komunikuję, bo widzę, jak wielką wartość przynosi też w sytuacjach takich, które mamy na co dzień, gdy jesteśmy zestresowani, zdenerwowani czymś, właśnie świadomy, spokojny oddech, jak wiele daje. No właśnie, to teraz tak świadomie i spokojnie oddycham i mówię, czy joga też jest dla panów, bo zazwyczaj na te zajęcia chodzą panie. Tak, to jest prawda, że chodzą głównie panie, ale bardzo serdecznie zapraszam panów i by się nie obawiać. I absolutnie mogę powiedzieć, że tak jak w Bielsku mam też swoich klientów, którzy są panami, tak w Cieszynie już też są panowie, więc nie zawsze są to kobiece grupy. I co mnie bardzo generalnie cieszy, bo panowie myślę, że potrzebują jeszcze bardziej tej praktyki niż kobiety. Albo równie mocno, ze względu na to, że też niestety nie potrafią oddychać, to zdecydowanie, a po drugie wykonują swoje mocne ćwiczenia siłowe bez odpowiedniego przygotowania w postaci na przykład rozciągania. Joga to nie tylko co prawda rozciąganie, ale to właśnie tutaj to dostają. Przychodzą tu, mogą się skupić na ciele i to co jeden z panów mi powiedział, że to było super, że pierwszy raz przyszedł i jak on się mógł skupić na swoim ciele. Był bardzo, bardzo sprawny, bardzo ładnie zbudowany, młody w ogóle, więc było to dla mnie też bardzo miłe, że to powiedział, że właśnie potrafił w to tak wejść, że poczuł swoje ciało w zupełnie inny sposób. Czyli panów też jak najbardziej można zaprosić? Bardzo, szczególnie, że tutaj są w Cieszynie. Tak, i te zajęcia właśnie też teraz w Cieszynie. No to jakbyś tak mogła podsumować, joga rozumiem dla każdego, dla panów również, tak. Co daje korzyści, trzy korzyści, świadomy oddech, zdrowe ciało, uspokojenie umysłu, to tak najkrócej. I warto, bo to też różnego rodzaju inne relaksacyjne tak. zajęcia. Tak. Dokładnie. Także zapraszam serdecznie, bo jest dużo do wyboru i można po prostu przyjść i pozostać sobie ze sobą. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była Aleksandra Arndt.